O, halo widzowie, nie będę ukrywał, nie jest łatwo. Słuchajcie widzowie, nie jest kolorowo. Jak wiecie, jest challenge i jest ciężko. Dzisiaj jest 7 grudnia, co oznacza, że dzisiaj, wrzucając ten film, wrzuciłem 21 film w tym miesiącu. To jest 7 dzień miesiąca, a ja wrzuciłem już prawie, no w sumie 2/3 filmów, które normalnie wrzuciłbym na ten kanał. Podjąłem się tego challenge'u dlatego, że wiele osób podejmuje się challenge'u vlogmasów, a że ja nie robię vlogów, a daily dla mnie nie jest niczym nowym, bo robię to od roku, to musiałem jakoś to urozmaicić i udało mi się urozmaicić bardzo dobrze. Z tym, że to jak, ile w tym jest roboty, ile w tym jest nagrywania i tak dalej, to sobie totalnie nie zdajecie sprawy. I dzisiaj jest pierwszy dzień, który mogę zaliczyć do takich dni totalnej załamki, jeśli chodzi o nagrywanie, bo totalnie mi się nie chce, totalnie na to nie mam sił i nie wiem jak to będzie, ale muszę nagrać odcinek, więc witam was w kolejnym odcinku z Palionowa. I już po intrze, witam wszystkich bardzo serdecznie na Palionowie. Jak widzicie, jestem oczywiście tradycyjnie, tylko oczywiście muszę sobie tutaj zmienić z T na F5, a tu na T, ponieważ ja na T mam tutaj zmianę. O, że nie było wygodnie, bliżej mam palca niż tak sięgać po F5. Niewygodnie totalnie. W każdym razie, jesteśmy na Palionowie tak jak dzień w dzień, co prawda wieczór w wieczór, 19:19, w 19:19, codziennie Palionowo na tym kanale. Moja fryzura dzisiaj, nie zwracajcie uwagi, to jest nieważne, to jest to, co tam się dzieje, to jest inny świat. Dobra, w każdym razie czekajcie, bo nie mam żadnych itemów, czyli odłożyłem sobie wszystkie te skrzynki tutaj, do tej, jak dobrze pamiętam. Oj, dokładnie, dokładnie. Ej, to w ogóle musimy schować. Dobra, biorę to ze sobą, musimy to schować gdzieś, bo tego nie możemy tu przetrzymywać. Czekajcie, uzbroję się tutaj, prawda, w moje piękne stroje, ale tylko buty, bo fajny świąteczny strój mamy. Fajny jest grudzień, prawda? Kto lubi święta? Niech powie w komentarzu, że lubi, a kto nie lubi, niech pierwszy rzuci kamieniem. Każdy lubi święta, przynajmniej każdy powinien lubić święta, bo to jest super czas w roku, ja bardzo lubię święta. Ale te święta zapowiadają się mocno pracowite, wyjątkowo pracowite jak na mnie. W każdym razie, słuchajcie, postanowiłem, że w dzisiejszym odcinku muszę zorientować się, o co chodzi z tym mną z przyszłości. Muszę to zbadać, muszę się dowiedzieć czegoś więcej, tu aż poduszkę sobie wywalę za siebie, bo mi trochę przeszkadza. Ale muszę się czegokolwiek tak naprawdę dowiedzieć, bo totalnie nic nie wiem na temat siebie. Wiem, że tutaj jestem, bo są znaki mnie z przyszłości. To jest w ogóle śmieszne mówić o sobie i nie wiedzieć, o czym się mówi tak naprawdę, bo ja nie wiem, co ten ja z przyszłości tutaj robi i nie wiem, co on robi, jakby co już zrobił tu, nie wiem, trudno mi o tym powiedzieć. W każdym razie tam jest bunkier, o którym już wam mówiłem, że tutaj jest, znaleźliśmy go razem z Emilią i tak dalej. Tam dalej są te groby, co jest w ogóle jeszcze bardziej, jeszcze większą zagadką i totalnie nie mam zielonego pojęcia, o co z nimi może chodzić. Tu gdzieś był ten bunkier, ale to zaraz będziemy do niego szli. W każdym razie chciałbym się przejść teraz na te groby, bo jestem... Nurtuje mnie jedno bardzo zasadnicze pytanie. Czy jest piąty grób? Czy to jest faktycznie mój? I dlaczego jest odsłonięty? Tu wszystko by wskazywało na nich, bo jest P jak Palio, D jak Dave, M jak Milki, K jak Kloc i S jak Szczypson tu powinno być, tylko że jest otwarty ten grób. I nie mam zielonego pojęcia, co to może oznaczać. Szukam jakichkolwiek, prawda, wskazówek na to. I też liczę na to, że teraz jak pójdziemy do tej, nie wiem, do bunkru czy coś, to coś spotkamy. Ja w ogóle chciałbym spotkać siebie. To by było mega fajne doświadczenie, z tym, że nie wiem, czy jest to w ogóle możliwe, żebym sam siebie spotkał. I nie wiem, jak to się skończy, czy to jest dobrze, że to się skończy. Czekajcie, ja tak tutaj to jakoś ostatnio liczyłem, że to gdzieś od tego, tak w tą stronę trzeba było iść. I się idealnie dochodziło gdzieś tutaj, nie wiem, to. No, jedno dalej, no, ale widzicie... Kurczę, spadło mi! A trzeba to tutaj pilnować, bo ja tutaj muszę pilnować, żeby to wyglądało wiarygodnie, że tutaj, prawda, nic nie kminiłem, jest wszystko super, tak jak było, nic bez naruszenia. Dobra, wchodzimy. Aha, no oczywiście, że nie wchodzimy, dobra. Tu się nic nie zmieniło. Nic tu... Jest obraz jak był, jest obraz jak... O! Tych nie było! Tych nie było! Ej, dobra, coś się tu pozmieniało, tego tutaj na bank nie było. Na bank nie było tutaj biblioteczek. To bardzo wiele tutaj zmienia, to znaczy, że tutaj się cokolwiek dzieje, w każdym razie to oznacza, że mój, a w sumie nie mój klon, tylko ja z przyszłości, w teraźniejszości, jakkolwiek to brzmi, czy jakby nie było, działam tu, ten ja, ten powalony to jest, nie wiem jak ja to mam tłumaczyć, ja z przyszłości, co się tu tak zapaliło? Widzieliście to? Nagle się jaśniej zrobiło.
Co tu się dzieje? Nagle to tak się zrobiło. Tu się dzieją jakieś podejrzane rzeczy. Czekajcie, czekajcie. Co by tu się mogło zapalić? W piecach nic nie ma. Biblioteki, tylko co, o co chodzi z tymi bibliotekami? Co, on postanowił sobie zacząć czytać, tak sobie to ozdobnie postawił? Nie wiem, nie rozumiem. Nie! Klikłem sobie w ten obraz się... Czekajcie, musimy to sporo ten dać, tak... Dobra, ten był tu. Ej, dobra! Dobra, znaleźliśmy tajne przejście! Czekajcie, to jest dźwignia... Strzelam, że coś się stanie z tymi biblioteczkami. No, co jest? Tak! Tak! Zja! Dobra, ukryte przejście! Jo, pierdziele, dobra, czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Zanim tam pójdziemy, to sub, łapka w górę to jest po prostu must have. Po prostu musi to być koniecznie. Znaleźliśmy jakieś tajne przejście. Moje tajne przejście, kurczę, mnie z przyszłości. Nigdy nie wiem, nigdy nie będę wiedział, jak to mam przetłumaczyć. Ale jak? Jak on to wymyślił? No dobra, ja z początku myślałem, że to faktycznie zwykły regał. Ten na górze mnie zmienił. Gdyby tutaj to było normalnie, albo gdyby to było w ścianie, jakoś nie wiem, czekajcie, jakby to było przesunięte tu, to bym na bank wiedział, że coś jest za tym. Ale tak, uznałem, że to jest po prostu ozdobne. Ale dobra, nie spodziewałem się tego, że tutaj coś takiego wleci. Dobra, lecimy zobaczyć, dokąd to prowadzi. I trochę się boję, szczerze przyznam, bo ja nie wiem, do czego zdolny jest ten ja. Do czego ja jestem zdolny w przyszłości. Nie mam pojęcia. Dobra, tunel długi, idą schody do góry. Tu nic nie ma. Dobra, no to lecimy dalej. Dobra. Tu się dzieją naprawdę powalone rzeczy i ja jestem ciekaw, czy ktoś jest w to zamieszany bardziej. Dobra, tu... Jezu, jaki długi, ale dobra, jest drabina na końcu. Moja orientacja w terenie mówi mi, że to jest... Dobra, nie wiem, nie będę strzelał, ale dobra, zobaczmy, gdzie to jest. Czekajcie, tu trzeba to rozwalić, na pewno, tu jest jakaś podłoga. Czyli to jest czyjś domek. To jest czyjś domek. Dobra, jesteśmy w jakimś... Co?! Co? On sobie zrobił przejście do tego domu? Czemu on takie coś robi? Czekajcie, biorę tę skrzynkę, ona się można przydać. Tak swoją drogą, to przydałoby się gdzieś tutaj schować w ogóle to właśnie. Czekajcie, gdzie by to można było schować tak, żeby on... No teraz to już nie wiem, czy to pod ziemią można chować, bo on w sumie tutaj jak kret żeruje. To w sumie jest to niebezpieczne. Czekajcie, to trzeba znaleźć gdzieś miejsce na to. Dobra, pod schodami. O, tu na przykład. może nie tu, ale tu, o. Idealnie, tu i tu chowamy właśnie i to, bo to jak to trafi w niepowołane ręce, to jest po nas. Ale dobra, wracając do tego, dlaczego ja z przyszłości zrobiłem coś takiego i dlaczego akurat do tego domku, skoro tu w sumie nic nie ma, bo teraz się zaczęło tyle rzeczy dziać totalnie, że nie miałem czasu w ogóle na to, żeby się tu przeprowadzić. To jest w ogóle najlepsze. Teraz sobie to uświadomiłem w sumie, że się w ogóle nie przeprowadziłem. Że dalej mieszkam w tamtym młynie, podczas kiedy stoi mi tu taka willa, bo nie mam kiedy tego zrobić teraz. To jest dramat, no ale willa jest skończona w sumie prawie, chociaż jest tu mnóstwo rzeczy jeszcze do zrobienia, bo to wygląda tak... Tak wiecie, znaczy można by było coś tu dopracować i tak dalej, no nie wiem, dobra, w każdym razie wróćmy do tego, ja wracam z powrotem, to było zamurowane craftingiem, ja go w ogóle tutaj nie dałem tego craftingu, więc dziwne, że on to zrobił, bo ja bym się zorientował, że coś takiego tam jest chyba, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem, dobra, no nieważne, w każdym razie idziemy z powrotem, musimy zamknąć to przejście i porządnie zastanowić się nad tym, do czego mu to służy, czy on chce mieć jakiś wgląd na mnie, czy on... Nie wiem, czy... O, ej, a jeżeli to... Dobra, wysnuję taką teorię dziwną. Co jeżeli podświadomie świat, ten wszechświat, w którym żyjemy, chce połączyć mnie z moją przyszłą wersją i dlatego połączyło nasze dwa domy? Może to nie on wcale zrobił, tylko to się stało już tak całkowicie podświadomie przez świat, że świat automatycznie chce nas połączyć w jakikolwiek sposób. No to jest do mocniejszej rozkminy, ale to kiedy indziej, nie dzisiaj, bo już nie mam na to w ogóle totalnie rozumu. W tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, stawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19 i rano, prawda, na filmach. No i o 14:00 na plusie, tam się widzimy na Among Usie. Mam nadzieję, że mi się to uda, że uda mi się zrobić jakikolwiek zapas i wrócić na ten tor takiego nagrywania, wiecie, dużej ilości, bo... Dzisiaj mam, no od kilku dni mam taki totalny dół, naprawdę twórczy, no ale mam nadzieję, że to wróci, na pewno łapka w górę by mnie zmobilizowała, więc łapeczka w górę, subskrypcja i widzimy się w następnym odcinku już jutro, na razie, pa pa!